Krzysztof Ibisz pokazał zdjęcia synka, który skończył 3 miesiące. Krzysztof Ibisz nie zawsze uchodził za osobę strzegącą prywatności. Jego 2 poprzednie małżeństwa, z Anną Zeidler i Anną Nowak, były dość medialne i skończyły się rozwodami. Być może prezenter wyciągnął wnioski, bo ze swoim najnowszym związkiem, z uczestniczką 2. edycji Top Model, Joanną Kudzbalską, nie afiszował się, do tego stopnia, że kiedy wyszło na jaw, że są już po ślubie, wszyscy osłupieli. Ceremonia odbyła się 14 sierpnia 2021 roku i wiedzieli o niej tylko najbliżsi. Inna sprawa, że panującą wówczas pandemia sprzyjała dyskrecji, więc Ibisz i jego żona mieli odrobinę ułatwioną sytuację. Żona prezentera, która po ślubie przyjęła jego nazwisko, karierę w showbiznesie zaczynała od modelingu. Ale szybko się nim rozczarowała. Po przygodzie z Top Model wróciła na studia medyczne, a obecnie pracuje w Centrum Medycyny Zintegrowanej. Fakt, że Ibiszowie nie spodziewają się wspólnego dziecka, też udało się utrzymać w sekrecie, aż brzuszka nie dało się już zamaskować. Kiedy już podzielili się radosną wiadomością, okazało się, że do porodu zostało ledwo parę tygodni. Prezenter, chociaż jest to dla niego 3. doświadczenie rodzicielskie, wydaje się bardzo podekscytowany perspektywą ojcostwa. Jak ujawnił na Instagramie, bardzo zaangażował się w przygotowania i z przejęciem towarzyszył żonie w szkole rodzenia. Mały Borys przyszedł na świat 18 września, tuż przed 4 odcinkiem 13 sezonu Tańca z Gwiazdami. Właśnie skończył 3 miesiące i z tej okazji dumny tata pochwalił się najnowszymi zdjęciami malucha. Można z nich wywnioskować, że zdążył już się blisko zaprzyjaźnić z bulterierem taty imieniem Nicpoń. Pod zdjęciami pojawiły się pełne życzliwości komentarza: ale słodziaki wszystkie chłopaki, ślicznie wyglądacie. Dzidziuś jaki już duży.